zimno. Zimno, zimno. Jezu, on się zrobił całkiem twardy. Ostrzysz mnie, paskudo? Dobra, zacznę już teraz, bo za chwilę słońce mi zajdzie. Tak długo męczę się z całym tym moim setupem w altanie, więc zaczynajmy. Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Już spieszę z wyjaśnieniami, co właściwie się tu dzisiaj dzieje. Otóż dzisiaj zrobię z wami taki filmik typu Get Ready With Me. Pokażę wam swoje ulubione produkty, których używam do takiego dosyć codziennego makijażu, chociaż powiedzmy takiego na jakieś w miarę codzienne, ale bardziej specjalne wyjścia. Bo jak wiecie, na co dzień bardzo mało się maluję, a to będzie taki nieco mocniejszy makijaż. Ale tak, użyję produktów, które bardzo lubię, których używam na co dzień i które mogę wam polecić. Ale żeby nie było tak zwyczajnie, bo jak wiecie, zwyczajności na moim kanale nie ma zbyt wiele, to wyszłam na dwór. Piesek. Cicho. Taki cicho. No cóż, może się zdarzyć. I zrobię dzisiaj makijaż w takiej zimowej scenerii, bo jak widzicie, na dworze jest śnieg. Mało tego, będzie to makijaż prawie w mrozie. Prawie, ponieważ jest dzisiaj dokładnie 0 stopni, więc prawdopodobnie nic im nie zamarznie. Natomiast produkty, które leżą tutaj obok mnie, mogą pewnie stężeć i tego się troszeczkę boję. To, czego dodatkowo się jeszcze obawiam, to oczywiście to, że będzie mi cieknąć z nosa i będą łzawić mi oczy, bo tak na mrozie miewam. Rękawiczki mam w pogotowiu, jakbym naprawdę zmarzła, ponieważ na razie jest ok, więc gołymi rączkami zabieram się do roboty. I zacznę od nakładania podkładu i właśnie zorientowałam, że moja gąbeczka jest zajebiście zimna. Na co dzień to, czego używam, to nie jest podkład, tylko krem CC z Bourjois. To jest mój po prostu absolutny ulubieniec. Mam go w kolorze 32 i również go dzisiaj użyję, ponieważ jest dosyć lekki, ale przy tym wszystkim jest jak na moje potrzeby wystarczająco kryjący, więc dzisiaj przy nim zostanę. Światło nam tu będzie coś dziwnego robić, ale cóż poradzić, jesteśmy na dworze. Cały czas jest taki klejący, nie wiem co z tego wyjdzie, jak nałożę na to puder, ale zobaczymy. Korektor to jest L'Oreal True Match 2 Vanilla. Dzieje się to, co obawiałam się, że będzie się działo, czyli marznie mi nos. Teraz nałożę puder i będzie to Lokit Kat Von D. Ten podkład no nie wchłonął się tak zbyt dobrze. On zazwyczaj się cały ten krem właśnie wchłania się i zostaje tylko taka lekko pudrowa nawet warstwa, ale teraz niestety się tak nie stało. No okej, nie wygląda to źle. Chyba zmienię troszeczkę ustawienie, sprawdzimy, czy będzie lepiej ze światłem. Spajki do mnie! Przechodzę teraz do brwi i przyznam się, że tego produktu się trochę boję, bo bardzo go lubię. Jest to eyebrow gel od NYXa i boję się po prostu, że on za szybko będzie zastygał i nie będę umiała nim pracować. Ale spróbujmy. Wyciskam go troszeczkę na rękę. To będzie masakra. O fuck! Co się dzieje? Jezu, on się zrobił całkiem twardy. Ja się nie poddaję. Próbujemy. Pod wpływem temperatury skóry on mięknie, więc nie jest tak najgorzej. Kicia, co ty mi tu grzebiesz? Nie robię tego jakoś mega precyzyjnie, bo nie mam na to czasu. Solidnie już marznie mi nos najbardziej. Chyba jest. Dzisiaj utrzymałam wszystko w takim raczej neutralu, więc sięgam sobie po taki. Jest to jeden z takich moich ulubionych neutralnych odcieni. To jest taki lekko różowawy brąz. Na pewno użyję sobie jeszcze jako przejściowego tego ciepłego brązu. No i oczywiście tutaj pod łukiem brwiowym i wewnętrznym kąciku ten jaśniutki. I zapomniałabym jeszcze dodać, że na powiece mam bazę Glitter Primer. Bardzo ją lubię właśnie jako po prostu bazę na powieki. Ten różowy brąz nakładam właśnie w załamanie powieki i oczywiście nieco powyżej i poniżej.
takie nierówne światło pewnie odbije się na symetrii mojego dzisiejszego makijażu, ale trudno. Ja, żeby było szybciej i żeby pokazać Wam, jak to faktycznie na co dzień robię, to od razu też przeciągam ten sam kolor na dolną powiekę. Teraz sobie dodam troszeczkę jeszcze tego cieplejszego brązu. Dobra, będzie mocniej niż przewidywałam. Ręce póki co mi nie marzną, ale powiem Wam, że marzy mi tyłek i uda. Marzne. Żeby pojawił się jakiś połysk, a zostańmy przy jednej paletce, to nałożę jedyny taki połyskujący cień, ten właśnie środkowy. Wklepię go na środek powieki. Wejdę z nim w górę, żeby się ładnie zmieszało wszystko. Naprawdę jest szybki make-up. I również odrobinę go położę na dolną powiekę. I jeszcze pomyślałam, że w zewnętrznym kąciku przydałoby się troszeczkę przyciemnić. Biorę ten fiolecik i już traktuję nim zupełnie tylko zewnętrzny kącik i odrobinę przy linii rzęs. Będę jeszcze robić kreskę, więc... I teraz Tattoo Liner od Kat Von D i ja się obawiam, że on już naprawdę przemarzł troszeczkę. W ogóle podejrzewam, że teraz już może być minusowa temperatura. No nic, próbuję. Czekaj, będziesz ty pisał? Piszę. Piszę elegancko. Ręce martwią mi już jak cholera. Założyć rękawiczki? Spróbuję. No i w rękawiczuniach to jest inna robota, powiem wam. Trochę chyba coś jest nie tak z malowaniem tuszem na mrozie. Mam wrażenie, że bardziej się sklejają. Pewnie tusz po prostu bardzo szybko zastyga. Grudy. Same grudy. I żeby nie wprowadzać Was w błąd, że to ja jestem wynalazczynią tego challenge'u malowania się na mrozie, nie, wymyśliła go, przynajmniej tak mi się wydaje, ja u niej go zobaczyłam, Majki z Glam & Gore. Ona wykonywała taki makijaż, pomyślałam sobie, że jak go odtworzyć, to gdzieżby indziej, jak nie właśnie u nas w Polsce, w naszych pięknych zimowych warunkach, więc oto jestem. Żeby sobie jeszcze troszeczkę utrudnić sprawę, to postanowiłam, że przykleję sobie rzęsy. A co? Myślę, że klej będzie bardzo szybciutko zastygał, więc może nawet ułatwi to sprawę. Zobaczymy. W wewnętrznym kąciku lubię położyć sobie ten bielusieńki cień z paletki Nude Tude z The Balm. No to teraz już twarz wykańczam mega szybko. Różyk. Nos mam naturalnie zaczerwieniony, więc będzie pasować. Nie szczędzę różu dzisiaj. Spróbuję jeszcze użyć tego płynnego rozświetlacza, ponieważ bardzo go ostatnio uwielbiam. Nie wiem, jak on się teraz na tym mrozie zachowa. Strasznie zimny. Zawsze go wklepuję palcem. O, widzicie? Jakie lustro. Ale już widzę, że może mi narobić plan dzisiaj, ale chyba ujdzie. Dopiero jak będę to oglądać, to się przekonam, jak to tak naprawdę wygląda. Troszeczkę na łuk brwiowy. Troszeczkę na łuk kopidyna. I już przechodzę do ust. Zdecydowałam się na Lip Lingerie, chociaż nie jest to moja ulubiona płynna pomadka, ale uwielbiam ten kolor, więc dzisiaj pod tym kątem dobierałam. Czy ja zajebiście mocno właśnie przerysowałam usta? Dobra, dopasujemy się. Okej, powiem Wam, że już nie mam po prostu siły dłużej pracować nad symetrią tych ust, więc może tutaj coś nie grać, ale lepiej nie będzie. I tak, macie rację, wybrałam pomadkę pod kolor rękawiczek.
i pomponków. Podsumowując, kochani, wydaje mi się, że nie wyszło najgorzej, chociaż zmarznięta jestem okrutnie. Na pewno wyszłoby lepiej, zrobiłabym to lepiej tam w domu w środeczku, ale nie będę się wstydziła tak wyjść i pojechać po dzieci do szkoły, także najgorzej chyba nie jest. Oczywiście nie traktujcie tego jak tutorial, bo na pewno w życiu wam się to nie przyda, bo dlaczego mielibyście się musieć malować na mrozie? Ale dla mnie był to po prostu pretekst, żeby zrobić z wami jeden z najpopularniejszych w tej branży beauty na YouTubie formatów, czyli Get Ready With Me. A ja tymczasem biegnę do domu napić się gorącej herbaty i zjeść zupę. Pa, pa.